Cześć, ja jestem Grzesiek i dziś zapraszam Was na rekonstrukcję ułożenia Ruihen Shu. Tak chyba czyta się to nazwisko, imię i nazwisko, 445. Fenomenalny wynik, który padł w ostatnią niedzielę, to jest 28 lutego, na zawodach Guangzhou. Ostatnimi czasy zawodnik ten wdarł się do topki rankingów światowych. Przed pandemią jego najlepsza średnia to była 6,96, natomiast teraz to 6,0, co daje mu czwarte miejsce w rankingu średnich. No i ten singiel z ostatniej niedzieli, 4,45, daje mu z kolei siódme miejsce w rankingu singli. No więc przyjrzyjmy się temu ułożeniu. Scramble jest tutaj oczywiście u góry. Scramblujemy białym do góry, zielonym do siebie. Zawodnik ten robi crossa głównie na białym, przynajmniej z tych ułożeń, które ja widziałem, takie crossy się pojawiały. Mamy scramble. Dwa ramiona crossa, ale złej relacji do siebie już są na dole. Tu mamy trzecie i czwarte. Zawodnik ten złapał kostkę w ten sposób, po to, żeby trochę sobie ułatwić ułożenie, zwłaszcza start ułożenia, i zaczął od dołożenia ruchu R, po to, żeby te dwa ramiona crossa dobrze ustawić. I następnie całość sprowadził na dół ruchem R' i D. Ten ruch R' oczywiście markuje też ułożenie L' tutaj do góry. To jest to samo w gruncie rzeczy, ale tak jest po prostu wygodniej zrobić. I w ten sposób mamy dwa ramiona crossa już dobrze osadzone. Teraz wystarczy zrobić do dołu trzecie i czwarte i mamy już crossa. No i tutaj u góry pierwsza para już do zrobienia, rotacja, i zawodnik tę parę robi na plecach. W bardzo prosty sposób, oczywiście mamy rozdzielenie tej pary i wrzutka na plecy. No i w tym miejscu przechodzimy do rozwiązania drugiej i trzeciej pary. Zauważmy, że ta para, będzie ona szła jako trzecia, tutaj jest w dość bardzo wygodnym ustawieniu, natomiast zawodnik zrobił to w ten sposób, że zrobił taką sztuczkę, która się nazywa keyhole, po ruchu D i U odsunął ten narożnik, ponieważ krawędź siedzi sobie już tutaj, cofnijmy, w slocie, więc wystarczy tutaj dostawić narożnik do tej pary, tak, i tutaj nam wrzucił, co niestety wrzuca nam też krawędź pomarańczowo-niebieską w tego slota w sposób bardzo nieprzyjemny, ponieważ jest to krawędź źle zorientowana. No i generalnie rzecz biorąc, przypadki, w których krawędź jest w slocie źle zorientowana, narożnik jest u góry, to są najgorsze przypadki F2L-a. Więc mamy drugą parę prawie skończoną i teraz zawodnik zamiast cofnąć D', tak, to zrobił U', po to, żeby mieć tutaj tę parę już skończoną, natomiast w tym miejscu ustawić sobie narożnik tutaj z tyłu, po to, żeby przygotować sobie trzecią parę, dlatego że jednym z rozwiązań tego przypadku, no jak już mówiłem, najgorszego w mojej ocenie, jest po prostu taka sekwencja: wyjęcie i zrobienie pary, ale jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli narożnik tutaj ustawimy z tyłu, więc wyrzucamy to. I teraz zamiast rotacji grube D, po to, żeby wrzucić tę parę we właściwe miejsce. No i tutaj właśnie już widzimy fenomenalną kontrolę tego solwa, dlatego że ten przypadek, który był najgorszy, jednocześnie robimy w ten sposób, że staje się dużo łatwiejszy i jednocześnie mamy już krawędzie górnej warstwy zorientowane, więc możemy próbować tutaj wymusić na przykład OLL skipa albo jakiegoś prostego LL-a, ewentualnie prowadzić tą do ZBLL-a. No i ostatnia para. To jest ta para. No i tutaj jakby w tradycyjnym takich algach F2L-a tę parę robi się w bardzo prosty sposób, mianowicie narożnik wrzucamy do slota, robimy U2 i robimy przypadek w ten sposób. Tak, cofnijmy. Natomiast ten przypadek można zrobić nieco wygodniej w podobnej liczbie ruchów. Mianowicie możemy zrobić tak, że jest to taka sekwencja, którą warto zapamiętać, warto znać. R'D, tak, wrzucamy krawędź. W ten sposób cofamy D, tam było D' wcześniej, i teraz tę parę wyrzucamy tutaj i wrzucamy tak, w ten sposób. Dużo ciekawsza, łatwiejsza sekwencja do zapamiętania i wymuszony OLL skip. Podejrzewam, że wymuszony, że przewidziany przez zawodnika. Mamy U2 i permutację JB, tak, U2. I jest ułożenie. Na przykładzie tego solwa widać bardzo wyraźnie, że wyniki tego zawodnika nie są oczywiście przypadkowe. Mamy bardzo ogromny TPS, czyli liczbę ruchów na sekundę, bo zbliżający się do 12 ruchów właśnie na sekundę. No i doskonałą kontrolę solwa, dlatego że tutaj ta kontrola tutaj na przełomie drugiej, trzeciej pary była bardzo fajna, bardzo ciekawa. I z trzeciej pary, która była trudna, została przeprowadzona to w taki sposób, że było bardzo łatwo. Natomiast ta czwarta para bardzo fajnie doprowadziła do
paralel skipa. Czas jest doskonały, no i widać przede wszystkim ogromny look ahead tego zawodnika, to jest jego ogromny plus, no i ogromny też TPS, więc należy się spodziewać, że te czasy mogą być właśnie jeszcze lepsze, no i kto wie, czy jakiś rekord świata, czy w singlu, czy w średniej, nie zostanie przez tego zawodnika pobity. Mam nadzieję, że się podobało, to wszystko z mojej strony, na razie, pa!